Panie Krzysztofie, od jak dawna istnieje pańska firma? A jest to zakład, który prowadzi usługi dla ludności w Jasieniu. Jest ich bardzo mało. Może pan przybliży nam swoją działalność? Firma od lipca istnieje. Na początku byliśmy po starym fotografem. Mieliśmy siedzibę przez 3 miesiące. Później przenieśliśmy się na obecną tutaj. Działamy już będzie ponad rok czasu. A firma jak się zwie? Pisat. Jaki profil działalności prowadzicie? Ogólnie reklama, ogólnie i fotografia. No reklama, takie rzeczy jak oklejanie witryn sklepowych, samochodów, jakieś foldery reklamowe, wizytówki. Wszystko co związane z poligrafią, można powiedzieć. To wszystko co w drukarniach, to i u nas można sobie zamówić. A fotografia? Fotografia ogólnie też wszystko. Zdjęcia studyjne, śluby, chrzty, komunie. Mamy już własne. No płaski. Powiedział pan tak to już szablonowo. Komunie, chrzty. No każda, ja bym to powiedział, uroczystość ma swoje znaczenie, no bo śluby to jest no i pejzaż, i jest to studio, no jest to w tej chwili nie fotografia chemiczna, a fotografia już prawie cyfrowa. Jak se pan z tym daje radę? Znaczy, śluby to zależy już od młodych. Tak powiedzmy, i jest plener robiony, i można robić zdjęcia w kościele, i robimy zdjęcia studyjne. Tak samo z chrztów czy z komunii. Chociaż chrzty i komunie to przeważnie są zdjęcia robione w studio, tutaj na naszych tłach. Na początku wstawialiśmy tła cyfrowo, teraz klient ma też do wyboru 5 teł scenkowych. No właśnie, co to jest, są te tła? Może pan nam przybliży. Jest to, jakbym to określił, coś, co wzbogaca zdjęcie? No tła studyjne to po prostu to jest to, co jest za państwem młodym, nie? Całe tło na początku było, dalej jest taka możliwość zrobienia sobie zdjęcia na jednolitym kolorze jakimś na tle i wstawiania komputerowego. Bądź po prostu są tła dużego formatu malowane, takie jak w profesjonalnych studiach, gdzie zdjęcia no troszeczkę lepiej na tym wyglądają. No bo dzisiejsze studio to już nie przypomina to kiedyś ciemnia tak zwana, gdzie się obrabiało filmy. Dzisiejsze studio to już jest elektronika, to są komputery, to jest specjalne programy. No już jest to bardziej w kierunku elektronicznym. Czy daje sobie pan już z tym radę? No bo to jest nowość. To znaczy powiem tak, my zdjęcia robimy, obrabiamy, projekty robimy, obrabiamy. Na miejscu wywołujemy tylko zdjęcia do dowodów osobistych. O, jeżeli już mówimy o dowodach osobistych, przepis prawny, który został wydany a propos dowodów osobistych mówi, że wszyscy muszą dokonać wymiany do końca roku, a nie tak jak mówią i poczta pantofelkowa i ludzie na miesiącu do marca. Czy w związku z tym nasiliło się już coś u pana, czy nie? Znaczy, delikatne nasilenie jest, ale no jest przekonanie ludzi błędne, że do końca marca jest. Do końca marca jest wydawanie dowodów. Przedłużyli firmy, która produkuje te dowody po prostu, bo nie byli w stanie fizycznie wyprodukować tej ilości, która im teraz napłynie. A wnioski trzeba złożyć do końca roku i nie wiem jakie będą konsekwencje, bo pocztą pantoflową to tak ciekawe tutaj przychodzą tematy, że jednych będą zamykać, drugim renty zabierać, a trzecich do więzienia. No jest coś prawdy, bo bez dowodu osobistego dzisiaj nie będzie można załatwić jakiej formie formalności związane z finansami, z dokumentami, no po prostu nawet prawo jazdy, jeżeli będzie chciał sprawdzić na drodze, czy jest autentyczny, zażądają dowodu do potwierdzenia, no, okaże się, że jest stary, no będą problemy z tego tytułu, bo to już jest nieważny dokument. Ja myślę, że byłoby dobrze, żeby nasi mieszkańcy zgłosili się chyba wcześniej do pana, żeby w okresie świątecznym nie robić tak zwanego kociołka, nie?
Nie wiem, jak to będzie. No będziemy się starać dać radę temu wszystkiemu. Tak nawiasie, jeżeli ja bym przyszedł do pana zrobić zdjęcie do dokumentów, jak długo to trwa? Około 5 minut. W tej chwili, powiem, w tej chwili, bo jeżeli w grudniu będzie sytuacja, gdzie ludzie będą wchodzić, to będą zdjęcia do odbioru na drugi dzień po prostu, które będę musiał robić w nocy, wywoływać. No, zrozumialiśmy to wszyscy. A teraz proszę pana, mówił pan, że robicie jeszcze coś takiego jak usługi związane z tym upiększaniem naszych witryn w sklepach. Jak to się fachowo nazywa? Reklama wizualna, no powiem tak, z witrynami sklepowymi jest sytuacja taka, no posiadamy własny plotter tnący i to jest oklejanie foliami. Ale to nie... bądź jakimiś takimi matowymi, które... Ale to nie muszą być witryny, tylko bo jeżeli na przykład ktoś ma firmę, tak, i chce, no, żeby ona była dobrze zauważalna z chodnika, z samochodu, który się jedzie, no powinien chyba się zwrócić do pana, a pan już dopomoże, tak? Tak, no doradzimy tutaj wszystko. No, jest już parę firm, w których oklejamy samochody, firm transportowych i tu z okolicy, i pojedynczych firm, jakichś zakładów stolarskich. No przychodzą ludzie coraz częściej, żeby to robić. Staramy się być konkurencyjni cenowo. To przede wszystkim na naszym tutaj regionie, a po drugie no dużo takich rzeczy jak wizytówki, kalendarzyki, kalendarze, naprawdę wszystko. Warto się przyjść, spytać, przedpuścić. Jak ja bym miał, no, przepraszam, że wejdę w słowo, ja bym miał takie swoje jakieś ładne zdjęcie, ładne, jeszcze jak byłem młody i przyszedłbym do pana z tym zdjęciem i bym poprosił taką usługę, że pan by mi zrobił, no, naścienny jakiś kalendarz z tym moim zdjęciem. Czy pan to zrobi? Nie, to nie ma najmniejszego problemu. Będziemy to robić, znaczy robimy, będzie to niedługo wystawione na wystawie, także ludzie zobaczą. Będą to jednostronne, bo to po prostu 12-stronicowy kalendarz to jest zbyt duży koszt jak na nasze tutaj warunki. No bo widziałem już takie kalendarze w przedszkolach, w szkołach, są tam podobizny uczniów, no cieszą będą się... Będą robione kalendarze takie jak w przedszkolach, tylko szczerze mówiąc będą o połowę tańsze niż w przedszkolu. A, to warto zapukać do pana drzwi. Tak. Oprócz tego, cośmy jeszcze wymienili, wizytówki chyba też robicie, tak? Też robimy wizytówki, też jest dosyć okazyjnie cenowo. Nie wiem, czy mogę podawać ceny. Raczej proponuję nie ujawiać cen, dlatego że... Ale naprawdę można przyjść, zobaczyć. A czy robicie coś takiego jak widokówki? No na przykład miałbym ochotę mieć kilka takich widokówek z podobizną moją i miasta. Czy coś takiego jest też możliwe? Znaczy jest możliwe, tylko już mówię w sytuacji takiej, bo jeżeli mówimy o reklamie, poligrafii, o drukach, to są nakłady rzędu od 500 sztuk w górę, bo po prostu można zrobić 2 sztuki, ale to się absolutnie nie opłaci. Koszty początkowe. Przy 1000 sztuk widokówek, przypuśćmy, taka widokówka wyjdzie w granicach powiedzmy złotówki za sztukę. No gdzie tam złotówki? Kilkudziesięciu groszy. Mieliśmy nie wymieniać cen. No dobrze, no dlatego, że no będę ja miał z tego powodu też problemy, bo byłoby to sytuacja taka, jakbym ja w tej chwili robił panu pseudoreklamy. A to nie jest tak, bo interesuje mnie start młodych ludzi, którzy zaczynają robić coś na terenie Polski, i tym bardziej tutaj jeszcze na terenie Jasienia, nie wyjeżdżając za granicę, nie szukając, jak to się mówi, tak zwanych kokosów za granicą, bo to bardzo długo kosztuje. A do czego zmienię? Młode małżeństwo, widzę, że tam za panem tle jest coś takiego, takie jakieś piękne dziedziątko. Co to jest? To nasz syn jest. To jest pana syn. No. Niedawno bawił się pan na swoim weselu, a już jest, no tak, tak niedawno, jest dawno, troszkę dawno i niedawno. Tak można powiedzieć. Tak rodzinnie, po cichutku, daje spać? I daje, i nie daje. Ale taki humor. Jak to małe dzieci, nie? Dokładnie. Czy ono już wiekowo jest duże?
No wiekowo, no ma ponad miesiąc, 16. No, to gratulacje, to gratulacje. Wracamy tutaj do pracy. Czy czas pracy, który zajmuje panu ta działalność na początku, pochłania dużo, dużo tego czasu, źle się wypowiedziałem, ale... No powiem tak, to nie jest tak, jak jest na drzwiach, że od 10 do 17, bo to jest, że nieraz trzeba wstać naprawdę rano, i tych parę godzin poświęcić gdzieś u klienta, przyjechać tutaj, siedzieć do 17, no i w okresie letnim jedziemy też dosyć dalej do klienta, także nieraz jest to bardzo duży czas. Przerwimy na chwilę, przyszedł klient, obsłużymy klienta, dobrze? Zdjęcie, klient przyszedł za 15 minut. Naprawdę. Niech się pan nie obrazi, ale... no, przyszedł między nami klient, przepraszam za to. Panie Krzysztofie, dobrze chyba mówię, nie zapomniałem, nie? Panie Krzysztofie, na przyszłość, czy ma pan jakieś plany rozwojowe tej firmy? Chyba wszystko zależy od finansów, jak w każdej firmie, nie? Jakie pan ma plany na przyszłość? No, plany to ja mam, ale jak to wszystko wyjdzie, to jest jasien i powiem tak. No chcemy wejść w fotografię ślubną. Chcemy, żeby to się ruszyło. Na tym najbardziej zależy. No ja myślę, że powinno się ruszyć, bo jest na zachodzie, jest i też w niektórych dzielnicach naszego kraju, źle powiedziałem może, w niektórych województwach, że przestrzegają tej zasady. A ona brzmi tak, cudze chwalicie, swego nie znacie. I myślę, że dotrze to i tutaj na nasze tereny, że powinniśmy chyba jako mieszkańcy pomagać w rozwoju tych nowych firm, bo wy płacicie podatki, a z tych podatków no, zaczyna się rozwój miasta, zaczyna to miasto trochę piększeć. Źle powiedziane, piękniejszy być, nie? Czy to jest prawda, co powiedziałem? No po części, no płacimy podatki i to nie jest tak, jak ludziom się wydaje, że mając własną działalność zarabia się kokosy. Bo naprawdę zarabiamy na opłacenie tego wszystkiego. I w przyszłości, jeżeli to się wszystko rozwinie, no będziemy chcieli zatrudnić dwóch, trzech pracowników, żeby można było po prostu też większą ilość klientów ściągać do nas. No pomału zaczynacie sobie robić renomę, bo już jesteście konkurencyjni do okolicy. Mam tu na myśli Tuplice, mam tu na myśli Lubsko. Macie dar. A to jest bardzo dużo, bo wiecie, co zrobić z tym sprzętem, który macie w ręku. I robicie z tego ładne czary. Za chwilę to Państwu pokażę. A tak na zakończenie chciałbym... No, życzyć wam tego rozwoju, żebyście się w niedługim czasie no, tak rozwinęli, żeby się spełniły te wszystkie marzenia, które pan ma. A czy jeszcze pan coś ma tam za nadrzu? No, mieć mam, ale to będzie nasza tajemnica, mojej żony. Aha, to mówił pan o sprawach rodzinnych, ale ja mówię tu o firmie. O firmie, no. To się wszystko okaże, naprawdę. Branży raczej poszukać nie będziemy. Będziemy chcieli po prostu to wszystko tak udoskonalać, żeby najbardziej najnowsze technologie stosować, a tak powiem. No, żeby to wezwanie jest potężne, bo znam się troszkę na tym, liznąłem tej trochę elektroniki dzisiejszej i naprawdę no trzeba mocno, jak to się mówi, siedzieć w komputerze, żeby nadążać za tą techniką i żeby ją opanować. No, ja wiem, nadchodzący nowy rok może okaże się bardziej przychylny dla was. Czy pan by chciał jeszcze coś powiedzieć na zakończenie? Bo takie zawsze tradycyjne pytanie, zdanie daję. Cóż mogę powiedzieć? Zapraszam do obejrzenia na miejscu jakichś próbnych zdjęć ślubnych. O pytanie się oceny, czy do chrztów, czy do komunii. A także nawet tradycyjne różne święta, które są
w domach, można jakoś się też się zdarzało, że ludzie już powoli zaczynają przychodzić z dziećmi, zrobić sobie po prostu zdjęcie studyjne, pamiątkowe. Bo to jest zawsze inaczej, bo w każdym domu jest, po, jak to się mówi, po kilka kamer, po kilka aparatów. Nie w domu, tylko w rodzinie. I te aparaty już są cyfrowe, które wyparły aparaty tradycyjne. I z tych aparatów, bo ludzie o to nie wiedzą, no, ugrywają sobie na krążki, na jakieś inne nośniki i myślą, że to będzie trwałe. To nie jest trwałe. No, okazuje się, że DVD czy CD no, nie jest rzeczą trwałą. Czas swoje robi. A to przerzucone na odpowiedni papier, dobrze mówię, niech pan przybliży to, bo... Powiem tak, można sobie po prostu porównać zdjęcie oglądane z komputera do zdjęcia na papierze i wtedy się widzi tą różnicę. Jeżeli się zobaczy album ślubny, w którym są zdjęcia wykonane, przypuśćmy, w studio, a zdjęcia oglądane na telewizorze bądź tego z cyfrówki, to jest całkiem coś innego. Także żona też jest zwolennikiem tego i po prostu ja mam jej wywoływać te zdjęcia, nie mam innego wyjścia. Ja popieram pana, bo no, film dla mnie nie jest obcą sprawą, ale zawsze namawiam osoby, które mają uroczystości no, przeróżne, rodzinne, żeby to robili dwojako. Jeżeli robią film, to robią mnie też i tak. Fotografię, bo fotografia to jest całkiem inna pamiątka jak film, nie? Dokładnie. To jest co innego. No, to w każdej chwili można obejrzeć, wziąć pod pachę, pójść do znajomych, pospominać. Mhm. No, najlepsze to mają zdjęcia nasze babcie i dziadkowie. Tak. To jest historia. No i właśnie, ta historia, jeżeli będzie na albumie, pozostanie, ta jest historia rodzinna. Czy dobrze mówię? Dobrze, naprawdę. A film na tam jakieś taśmie lub coś biegiem czasu straci na swojej wartości, jego po prostu trzeba bez przerwy odnawiać. Można się uprzeć, że tak, że film też zostanie, bo DVD każdy może przegrać. Film to jest film, ale zdjęcia naprawdę polecam no, na papierze. Nawet przyjść, spróbować, na jakiej jakości jest to papier, bo po prostu zdjęcia, które wychodzą od nas, są no, na najlepszym papierze. Mamy tak podpisaną umowę z potężną firmą, która nam to wykonuje, że mamy zdjęcia na najwyższej jakości papierze i można sobie to porównywać do jakichś tam wydruków z drukarek bądź czegoś, ale te zdjęcia są trwałe. One po 100 latach będą wyglądać tak samo, a jednak to, co jest na płytce, to jest no bo, na płytce i później płytki się zbiera w domu, leży ich ze no właśnie, bo jest jeszcze taka zasada, że niektórzy posiadają drukarki i drukujące w kolorze i ludzie próbują robić sobie te fotki na papierach. No są papiery przeznaczone do drukarek, ale robią to najczęściej ze względu oszczędnościowy na zwykłych papierach, takich szarych czy no, tych do pisania i myślą, że coś z tego będzie. To jednak chyba sitodruk, to jest sitodruk, dobrze mówię? No po części powiem tak, są drukarki, które mogą konkurować z fotolabami, ale jeżeli się porówna koszt wydrukowania jednego zdjęcia z takiej drukarki, bo to są drukarki 6 bądź 8 atramentowe. Papier też nie jest tani, to po prostu tego się nie opłaca robić. Ma pan rację, bo coś raz próbowałem coś takiego zrobić, no okazało się, że to zdjęcie mniej jak 10 zł nie wychodzi tak po przeliczeniu. A u pana chyba takie zdjęcie małe formatu, zaraz, a jak właśnie o tych formatach, jak to jest? No, są tradycyjne formaty. W fotografii z kliszy jest po prostu format, proporcje boków są 2 do 3 i to jest 9 na 13, 10 na 15 i idziemy w górę. W fotografii cyfrowej mówi się o formacie 9, formacie 10, bo aparaty cyfrowe mają inne proporcje boków. Jedne robią 2 do 3, ale większość robi format 4 do 3, tak jak żeby w telewizorze oglądane zdjęcia bądź na monitorze były od brzegu do brzegu. Inaczej będzie, to są albo prostokątne, albo kwadratowe. Albo tak? Bardziej kwadratowe. Wychodzi 10 na jakieś 13 cm. Można to wykadrować, traci się górę i dół zdjęcia i wtedy jest 10 na 15. To nie ma problemu. Już jak żeśmy, chciałem zakończyć, ale tak się jakoś dziwnie rozwija nasz temat. A jak wygląda sytuacja, jeżeli ktoś ma jakieś takie już zdjęcie, no nie zniszczone, ale
wypłowiałe, no już wiekowe, a chciałby go odnowić lub rozmnożyć, jakby więcej, żeby z tych sztuk było, żeby można było rozdać po rodzinie. Czy jest taka usługa możliwa? Jest taka możliwość, jak najbardziej. No, zależy, jak wypłowiałe jest to zdjęcie. Przeważnie są zdjęcia zniszczone, czyli pogniecione, podarte, brakuje części i robimy to. To trzeba przyjść już ze zdjęciem, bo to w zależności od nakładu pracy jest taki koszt, ale efekty są naprawdę bardzo fajne i mamy już nawet paru stałych klientów, którzy co miesiąc po kilka zdjęć takich przynoszą, bo przy tym jest trochę roboty. No przepraszam, że przerwię. Mam zdjęcie gdzieś, no zostało w jakiś sposób no, przełamane niechcąco na pół, czy te... jakbym to powiedział, zniszczenia zostaną zlikwidowane. Tak, że też... tego w ogóle nie będzie widać. Powiem tak, że zdarzały mi się naprawdę różne rzeczy, bo to po prostu nieraz domalowywałem pół twarzy na zdjęcie. O. I także to naprawdę idzie zrobić wszystko. Można odzyskać zdjęcie mocno zniszczone i ono będzie jak nowe. Mhm. I można je powielić po prostu. Później nie? Powielić, tak. No, koszt powielenia to jest cena. Na przykład babcia i dziadek mają ślubne zdjęcie z wiązanką prawie do kolan i tak dalej, bo kiedyś taka była moda, długie bardzo welony i brakuje część zdjęcia, gdzie nie ma tego welonu. Jest pan w stanie tego dokonać to, i odnowić? Trzeba zobaczyć zdjęcie po prostu, bo to też jest rozmowa z klientem i... Można, ale jest to, tak, jest. Jest to możliwe. Nawet tła możemy wymienić, jeżeli ktoś ma zdjęcia ślubne na jakimś tam jednolitym tle, czy tło mu się nie podoba, chciałby... No, na przykład na jakimś połamanym płocie, no sterta jakichś tam gruzów, a można to upiększyć, tak? Można. No to na tym zakończymy. Ślicznie panu dziękuję. Dziękuję. I zapraszamy wszystkich do studia pod nazwą... Disart. Dziękuję.